Kolejny druk. Likwidacja Węgrzeńskiego Szkolnego Basenu Pływackiego. Kraków Śródmieści, projekt prezydenta Mesta Kościoła, dokument 1167. Pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor Barbara Mikołajczyk. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, chciałam przedstawić cztery projekty w zasadzie dotyczące likwidacji. Bardzo szczegółowo omawialiśmy wraz z prezentacją szczegółową zamiaru likwidacji 9 stycznia. Od tego czasu chciałabym uzupełnić te informacje, bo tam były podane pełne szczegółowe informacje. Chciałabym uzupełnić o rzecz, która jest chyba najistotniejsza w sprawie, a mianowicie opinia kuratora, małopolskiego kuratora oświaty w tej sprawie. Małopolski kurator oświaty do projektu likwidacji wszystkich czterech ośrodków, o których mówimy, ustosunkował się pozytywnie. I tak, zaczynając od pierwszego projektu, który Państwu prezentuję, to jest likwidacja Międzyszkolnego Basenu Pływackiego. Proszę nie rozumieć, przypominam o tym, nie likwidujemy, wody nie wypuszczamy, po prostu upraszczamy, skrócamy struktury zarządzania. Nazwa basenu zostaje w takim samym kształcie, tylko pod zarządem Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego. To jest, dlaczego o tym mówię? Ponieważ przeprowadziłam od 9 stycznia do chwili obecnej szereg konsultacji zarówno z radami pedagogicznymi wszystkich ośrodków, jak również z załogą zawodowo-pedagogiczną z dyrektorami ośrodków. I tutaj były pewne wątpliwości, mianowicie kwestia tradycji i nazewnictwa. I tak jak podkreślam, przybijając tabliczkę Krakowskie Szkolny Ośrodek Sportowy, jest to ta sama zasada jak Zarząd Infrastruktury Sportowej. Nie zmienia to nazwy obiektu od tradycji. Jest bistwa, jest uchylenia, pomimo że tabliczka również jest wymuszona Zarząd Infrastruktury Sportowej. Tak to funkcjonuje. Jeżeli Państwo pozwolą, to cóż, chciałabym uzupełnić, że również z tą załogą Międzyszkolnego Basenu Pływackiego odbyliśmy konsultacje. Myślę, że dzisiejsza sesja, nieobecność tutaj, prawda, przedstawicieli tych ośrodków, jak również rodziców i zainteresowanych, świadczą o tym, że zostaną przeprowadzone chyba w sposób prawidłowy, nie budzą kontrowersje. Z uwagi na to, że tutaj nie zmienia się podawana usługa dla dzieci i młodzieży. Zmienia się sposób zarządzania i myślę, że informacja, którą teraz Państwu przekażę, a mianowicie, że przeprowadzimy szereg kontroli w tych obiektach, które są likwidowane i nie tylko. I to, co zastaliśmy tam, jest po prostu zastraszające. Po prostu zajęcia się nie odbywają w przeważającej części. Jeżeli chodzi o pierwszy projekt, który teraz przedstawiam, to znaczy Międzyszkolny Basen Pływacki w Śródmieście, zastrzeżeń nie ma. Tam 100% zajęć, które są w harmonogramach, odbywają się. Dziękuję. Dziękuję. Jest prośba, aby ogłosić 10 minut przerwy ze względu na to, że został wybrany na pół godziny. A więc dyskusję. Otwieram w takim razie dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Może ja zabrałem. Pani dyrektor, ja mam do Pani takie pytanie. Nurtuje nas tytuł likwidacja międzyszkolnych basenów pływackich. Bardzo bym prosił o wyjaśnienie Pań i Panom Radnym, na czym polega ta likwidacja i czy to nie pociągnie dalszych konsekwencji związanych, że w tym czasie mogą nastąpić grupowe zwolnienia czy likwidacja wielu stanowisk poprzez całą nazwę likwidacja międzyszkolnych pracowników. Jeszcze raz podkreślam, panie przewodniczący i szanowni państwo radni, nie ma innej formuły prawnej poza słowem likwidacja, jeżeli chce się zrobić przekształcenie poprzez taki właśnie sposób. Tylko w taki sposób możemy dokonać zmiany. I co ta zmiana jest jaka i co wpływa? My nie likwidujemy stanowisk, nie likwidujemy zajęć dla dzieci. Proszę zauważyć, co by się wydarzyło i co się może wydarzyć. Może posłużę się takim przykładem. Mianowicie, Międzyszkolny Ośrodek Pływacki, zarówno jeden basen, jak i drugi, od
otrzymali w tym roku dotację zmniejszoną z miasta o 20% w stosunku do ubiegłego roku. I co musiał dyrektor zwolnić ludzi? Po prostu. Więc jeżeli nie wykorzystamy tej możliwości zarządzania, którą mamy, mianowicie Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, jak Państwo wiecie, to jest ośrodek duży, który wyrabia zyski. I który w sytuacji kryzysowej, w razie gdyby decyzja nawet była taka i środki były mniejsze na, no a były w tym roku, tak jak mówię, na ten cel, to wtedy te wszystkie cztery baseny, które są w zarządzie, utrzymają się. Co się stanie, kiedy dotacja zostanie zmniejszona i basen, który ma swoje utrzymanie 1 300 000, no będzie musiał likwidować zajęcia. Poza tym, proszę zauważyć jeszcze jedno. Koszt jednego dyrektora w takim ośrodku, bo ja rozumiem, że liczymy jakieś tam, prawda, koszty. No to jest niebagatelny, bo to są stawki wyższe niż dyrektora wydziału, także proszę policzyć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ustęp 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawy na 19 marca 2013 roku, godzina 15, ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 21 marca 2013 roku, godzina 15. Kolejny druk.